Bo jeżeli ja się kurwa przebiorę za Zorra, i wyjdę na ulicę przebrany za Zorra, no to kurwa co? Czy to będą myśleć, że jestem Zorro, czy będą myśleć, że się przebrałem za Zorra? Twój ulubiony serial. Teraz o stałej porze. W środy. 4:20. Po południu. Zero to sporo! Nie przegap. Serial to jest kurwa życie. A tu mamy minutę do premiery. Ja pierdolę, kurwa, czy drugi odcinek może zaczynać się kurwa w dwóch nośnikach naraz? O, jest ta chujowa muzyka. Wow! No co za emocje, kurwa. O kurwa, internet się zawiesza. Przez cały ten kurwa sezon ani razu tam nie powiem, żeby klikać dzwoneczek, subskrybować i łapkować w górę, bo jest to kurwa. Puu, kurwa. I teraz mordo, kurwa, to jest niesamowite, zobacz. Nie to, żebym jakoś tremę, czy co, nie? Ale kurwa, jednak są takie emocje, nie? Bo to jest jakby nowy grunt, który kurwa się nie osuwa pod nogami. Dobra, mordy, oglądam sobie, muszę to obejrzeć. No i jak to się mówi po staropolsku, no i chuj poszło, prawda? Możemy zacząć legalnie drugi odcinek infoserialu, w którym, ho, 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 nie zgadniesz. Znowu pójdę do studia. A dlaczego? Bo kurwa studio to jest mój drugi dom. Dom rapu. A teraz muszę ochłonąć po premierze, muszę jakoś to po prostu przyjąć na klatę. A na klacie mam NWJ, to kurwa wiadomo, nie? No i kurwa, znowu podążam naszą aleją rozkminek, rozumiesz, mordo? Aleja rozkminek. I od razu, kiedy idę tą ulicą, a to jest ulica, a nie będę wam mówił jaka. Na razie przychodzą mi do głowy różne myśli, refleksje i tak zwane właśnie rozkminki. I teraz tak się zastanawiałem się nad taką sprawą, człowieku mordo. Otóż, to co robię aktualnie, to influencuję se. I mówię świadomie se, a nie sobie, a ty wiesz o co chodzi. I do czego zmierzam? Otóż, przez, można powiedzieć, 90% mojej kariery raperskiej byłem bardzo przywiązany do pewnej poprawności językowej. Oczywiście można mi wytnąć wiele błędów, ale coś takiego tam było we mnie, co sprawiało, że zwracałem na to szczególną uwagę, ponieważ, możesz tego nie wiedzieć, albo wiedzieć to, kończyłem dziennikarskie studia. No i teraz, od kiedy przestałem się chorobliwie skupiać na poprawnym używaniu sobie zamiast se, mój rap ewoluował. W sensie takim, że totalnie poczułem większą kontrolę. Większą kontrolę nad tym rapem, nie? Bardziej mogę go sobie rapować. Kiedy się nie skupiam na takich rzeczach, influencujemy se. Taka refleksja, no, ale ja refleksji takowych wymaga. Będziemy sobie influencować se. Uwaga, mordo. Syn kurwi szatana znowu gra, znowu jest w akcji. Mordo. Teraz jest taka sytuacja, że dziś u nas w Mugocie pierwszy raz od chyba roku była pani, która przyszła nam posprzątać. No wiem, że efekt dla ciebie będzie żaden, bo nie widzę, jak było wcześniej, ale... Kurwa, tu pachnie. Ja cię, żeś pierdolę. Tu nie jebie. Jakby co, mordo, ja wiem, że ty niewiele widzisz, ale zapalę światło, spokojnie. Uwaga, procedura odpalenia kurwa sufitu, patrz. Co się wydarza? Uwaga, odliczamy. 4, 3, 2, 1, go. O kurwa, ale fail. Poczekaj. Teraz wiem, że działa, bo się zapaliłam. Jeszcze raz. 4, 3, 2, 1, 0. Poszło. Kurwa, pół się zapaliło, no nie wierzę. O, nad nami sufit jak z Rolls Royce. Zabraniali mówić o pieniądzach, a to Polska. O, gorąca Casablanca, czysta forsa, mordo. W real life nie wszystko kurwa błyszczy. Nie wszystko śni, ale jest wiele wartościowych rzeczy. Wartościowych dla serduszka. A nie tylko takich wartości szukamy w życiu. Jak pieniążki. Nienawidzę, ktoś mówi pieniążki. Hajs. Kasa. Szmalcofon, szmalec, dzięgi, sos, pęga, papa, alfa, Disney, kurwa. Dobra, jebać to, zapraszam. No graj, kurwio, no. Sorry, kurwa, mordo, teraz słuchać nie możesz, no. Dobra, mordo, to jest NWJ. Dokładnie tak. A ja jestem Tedek, a w ruch to możesz znać mnie jako Jacula. Ej, ej, wiesz, że Jacula. Teraz, kurwa, mordo, ja... Nie influencuję kurwa z muzyką w tle, bo kurwa nagrywam ser Michał, rozumiesz? Cześć, to mordo człowieku, ja go nagrywam, po prostu kurwa realizuję! To prawda. Dobra, i teraz nie możesz słyszeć tego, co on tam nagrywa, nie? Bo nie ma co palić kurwa na influencerce takich rzeczy. Ale mordo człowieku, jest moc. Słuchaj to, nie słuchając.
Wypierdalać, kurwa, bo teraz pan sobie Michu nagrywa. Mordo, jak coś, to oglądamy wybory macho w piździrzewie jakimś, kurwa. Za co się dzieje? Rozumiesz to, człowieku, mordo? Oni najebani stos opór, nie? Browarami zapewne. Browarem wali z ekranu. To jest Polska, kurwa, tu się pije, ja pierdolę. Kumasz, człowieku, co się odpierdala? Ludzie są pojebani. Proszę, mordo. Gościu, który trzecie miejsce w konkursie na mistera dostał, kurwa, bajek do malowania i te, kurwa, szufladki, rozumiesz? Ja pierdolę, pokryw jest na skuter, no. A pierwsze? Pije Polska, napisana. Mister, kurwa, dostał zegarek i koszyk, kurwa, na grzyby lub cokolwiek. Ciekawe, czy krzyku jeszcze, kurwa, ciągnie. Proszę, DJ Mac, słabo, kurwa, a teraz patrz, kurwa, to DJ Macu przywozi. Pastrami, które osobiście tnie plastrami, sam wędzi. BBQ. BBQ 2. Wylosowałem pastrami i bardzo, kurwa, dobrze. Kurwa, mordo, właśnie ja będę nagrywał, znaczy ja już nagrywam nawet, o tym, że nie będę nagrywał, jak nagrywam. Wiesz, o co chodzi? Kurwa, genialne. Nie mogę za dużo pokazywać, kurwa, i ujawniać. Jak to mówią starożytni Rosjanie, wypierdalaj. Skończyliśmy, mordo, w tym miejscu wczoraj, nie? Sorry, że ci nie puszczałem, co nagrywałem. Nie mogę się ze wszystkiego wyprztykać, jak to się mówi, nie? Natomiast influencuję se od razu od południa, nie? Jestem w studiu, ale kurwa, nie wpadłbyś na to, na chuj ja tu przyjechałem. Otóż, mój drogi i moja droga, od kiedy zamknęli nam, kurwa, sportowe pierdolniki, chodzę wkurwiony, pomyślałem, Jacek. Tak, kurwa, być nie może. Swoją drogą słyszałem, że robi swoją sieć klubów, kurwa, sportowych, kurwa, z kartą jak multisport, tylko tańszą i, kurwa, nie przypadkiem, kurwa, mogą se kupić kluby za złotówkę za chwilę. Ale chuj w nich. Otóż, proszę cię, zobacz. Terik system, kurwa, w tym jestem mistrzem. Mamy, kurwa, mocny, kurwa, ten funkcjonalny. Wiesz dlaczego funkcjonalny? Bo, kurwa, funkcjonujemy, żołnierzu! Klub sportowy Casablanca, rozumiesz? Bez karty multisport, bez karty sport, bez karty dobra zmiana plus, po prostu bez karty. A stare chińskie pożykadło mówi, bez karty do grudy nie podchodź. No kurwa, mordo, sytuacja idealna. Odżyłem, czuję, że znowu jestem na drodze zwycięstwa. Funkcjonalność mi skoczyła, samemu w domu to nie jest to samo, nie? Wiesz, o co chodzi? O, przepraszam, telefon. Dzisiaj, mordo, wykorzystuję naturalne oświetlenie pirotechniczne do mojej influencerki. Ogień bengalski, znany jako analogowy stroboskop. Tak się składa przypadkiem, że tu w kieszeni mam jeszcze jeden taki ogieniek i sobie go wystrzelę. Trzeba sobie odpalić jeszcze jeden stroboskopik, bo, kurwa, dusza piromana we mnie jest duża. O Jezu! O Jezu! Tak to się właśnie robi na NWJ-cie, uwaga. Zaalarmuję chłopaków. Spal mi budę! Spal mi budę! Nie wiem, co w tym jest zajebistego, ale cieszy w chuj. A zaraz powiem ci, kurwa, refleksję, mordę, bo mam parę pewnych przemyśleń. Myślałem 4 dni na tym, co pomyśleć. Imponujące. Dobra, zawijam się z tego pierdolnika, bo jutro będziemy kręcić tutaj klip, a nie powiem ci jaki. Ty, no bo mam taką rozkminę, nie? Światopoglądową, można powiedzieć. Proszę ciebie. Bo wielu z was pisze do mnie właśnie, że chcieliby jakieś takie tutaj moje dywagacje i przemyślenia światopoglądowe, ogólne, doświadczać. I mnie to, kurwa, cieszy, bo to jest bardzo ważne dla mnie, że wy chcecie wiedzieć, co ja myślę na jakiś tam temat, to jest fajne. Oczywiście nigdy nie wpadłem na to, żeby komuś narzucać swoje myślenie. A taka tendencja, kurwa, się pojawia. Po obu stronach, że tak powiem, barykady. Otóż, moi drodzy, i tutaj mam taką, kurwa, przekmineczkę. Może niektórzy z was pamiętają, jak przy tak zwanej pierwszej influencerce, czyli rok temu, na Instagramie, na Instastory, opowiadałem wam historię o tolerancji i o tym, jak byłem w tej, w Żabce, no, o której będę przyjeżdżał zaraz, w Żabce byłem i spotkałem chłopaka przebranego za kotka. I tam sobie pociągówki z niego robiłem. I teraz będą akcje, nie? Słuchaj, parę dni temu na Facebooku wrzuciłem takiego zabawnego dla mnie mema, ponieważ ja lubię się śmiać z różnych rzeczy. I na tym memie był mężczyzna waginosceptyczny oraz mężczyzna, który był przebrany za kobietę. No i jedna z moich koleżanek na Facebooku, nie będę tutaj wymieniał, pozdrawiam cię, Gosiu, napisała mi, że mi się Krzysztof Bosak włamał na fejsa. I ja rozumiem tutaj takie żale i rozumiem, że trzeba być tolerancyjnym i tak dalej, nie? Ale kurwa mać! Powiem ci tak, nie?
Jeżeli facet przebiera się za babę i oczekuje, że wszyscy będą to akceptować, no to jakby jego oczekiwania są okej, nie? No ale kurwa, mordo, człowieku mordo, babo chłopie. Ty nie jesteś kobietą. Ty się przebierasz za kobietę i kiedy się przebierasz za kobietę, to możesz liczyć się z tym, że ktoś się będzie na przykład z ciebie śmiał, bo jeżeli ja się kurwa przebiorę za Zorra i wyjdę na ulicę przebrany za Zorra, no to kurwa co? Wszyscy będą myśleć, że jestem Zorro, czy będą myśleć, że się przebrałem za Zorra? Rozumiesz, o co chodzi? Ja przebierając się za Zorra i wychodząc na ulicę, liczę się z tym, że ktoś się będzie ze mnie śmiał. Oczywiście, kurwa, po pierwsze się nie przebieram za Zorra, a po drugie, gdybym się przebrał, no to faktycznie, no kurwa, jestem przebrany za Zorra, ktoś się może śmiać, no moja sprawa, chcę być przebrany za Zorra, ale liczę się z tym, że ktoś się będzie z tego śmiał. Więc, jeżeli przebierasz się chłopie za babę, to licz się z tym, że ktoś się będzie śmiał, tak jak my się śmialiśmy z tego, co się przebrał za kotka. I to są takie przemyślenia na teraz, ja załatwię ważne rzeczy. Więc zachęcam do i zapraszam do dyskusji o tolerancji. Wymuszonej takiej, moim zdaniem. Bo, no ludzie, no, jak się kurwa facet 120 kilo przebiera kurwa za babę i zakłada miniówkę, no to kurwa, no, no mordo. On nie jest kobietą. Może mu się wydaje, nie? Ale to kurwa mi się wydaje, że jestem Zorrem, kurwa, no i co? A nie jestem. Czy jestem? Kumasz? Taką mam refleksję. Mam też inne refleksje. Muszę kupić przetwornicę na 220, bo nam się spaliło. A jutro nagrywamy klip. Taka akcja. A tak to sobie influencuje, wiesz co jest, nie? Fajnie jest, fajniusio. Influencował pan kiedyś taką pogodę, pani kolego? Mam nadzieję, że mnie słyszysz, mordo człowieku. Patrz to, kur. Influencowanie w taką pogodę i w takich... Influencował pan kiedyś w takich warunkach, panie kolego? No właśnie, jest -2 i to nie przeszkadza wyjść na rowerze. Jedyne, co przeszkadza w zimie, to jak te kutafony, proszę ciebie, nie odśnieżą tych ścieżek, kurwa. To naprawdę nie trzeba, kurwa, być naukowcem, a wręcz właśnie nie potrzeba być naukowcem, żeby wiedzieć, mordo, że ścieżki trzeba odśnieżać, kurwa, no. No czego ty nie rozumiesz, łbie parciany. Tak to wygląda. Więc to zapierdalam ścieżynką na moim BMX-ie. Cieszy mnie to, że mogę to robić. A jeszcze bardziej cieszy mnie to, że jak wrócę od Wikinga, to sobie, kurwa, z okazji Piątello, bo dzisiaj jest Piątello u mnie, zamówię sobie nowy rower właśnie. Bo już niedługo wiosna, a potrzebuję mieć rower taki, kurwa, specjalnie. Nie mogę ci powiedzieć, co potrzebuję. W każdym razie kupię sobie nowego BMX-a na ten sezon. Dojebanego znalazłem, fajnego, i będę się nim cieszył. Tak zwany single gear, czyli bez przerzutków. Oczywiście przerzutek, ale mówię przerzutków. No i tylko, kurwa, z fabrykiem z tyłu, nie? Czyli, kurwa, jak się napędzisz, no to chuj. Ale styl jest stylem, kurde. Sytuacja robi się, kurwa, dramatycznie napięta. Nie wiem, czy mnie słyszysz, ale ja ciebie nie słyszę, mam słuchawki. Tu jest największa walka na mojej trasie. Jeszcze ze świecę jak diota, kurwa, wryja, kurwa, lampą. Nie słyszę ciebie, bo słucham, kurwa, Casablanki. Jest zajebiście, zajebista, rozumiesz, to jest trochę gierdło. No ale my nie o tym, nie? Najcięższy etap za mną. Nie chwal Jacek, kurwa, ja przed zachodem słońca. Cały czas ci światło w ryja strzela. No to nie jest najmądrzejsze z mojej strony. Nie próbuj tego w domu. Jadę przez czerń. Wiedzą, że tu jest. Widzą mnie. Dobra, mordo, wbijamy. No i kurwa, drugie podejście robię, patrz. Założę sobie okulary niewidzialności, pójdziesz okulary zajebistości. I teraz tak, musiałem pójść na chwilę do Żabulinki, ale dzięki temu mogłem wzbogacić moją stylizację, ponieważ ja się nie ubieram, ja się stylizuję teraz. Ocenny dodatek, torebkę Żabulinki. Wchodzę jeszcze raz. Mam, Sebek, to co chciałeś. Zajebiście, bo to jest dobre. Nie mogę wam powiedzieć, co mu kupiłem. Nie influencuję dla tej firmy. Influencuję tylko dla fury miny, które się napierdalałem. Jestem taki pobudzony. Tak aktualnie wygląda reklama Fury Miny. Twój biologiczny zegar nie zwolnił? Świat wokół przyspiesza, nie możesz nadążać? Znowu przyszłeś za późno. Gdzieś nie poszłeś? Fury Mina, zawsze na czas. Niedługo także w czopkach. Fury Mina, czopkach. Furymina, więc co ja tam pierdoliłem, nieważne. Nie będę wam relacjonował mojej wizyty w tym zakładzie barberskim, bo do tego jeszcze przejdziemy. Tymczasem wypierdalaj. No powiem ci, że kurwa fryzurę to mam po byku, jak to mój tata mówi. Dziś panie Sebastianie, opierdolisz mnie pan na tego z tylko palmy. A teraz zobaczcie, co on tu ma. Rozumiesz? Nie, to są przestrogi. I podczas miłego, sympatycznego barberowania, barberzenia nawet, ja sobie mogę tutaj poczytać i po skończonym zabiegu będę wiedział,
czego nie robić na imprezach techno. Moi drodzy, moje życie osobiste jest osobiste, więc nie będę was do niego wprowadzał jeszcze, więc teraz się z wami pożegnam, ale potem jeszcze będę z wami gadał. No i kurwa, proszę cię bardzo, elegancko, mam ten komfort, że włosy mi rosną w moim wieku, nie łysieję i mam wspaniałych kolegów barberów. Dziękuję, że byliście ze mną w zakładzie barberskim Dostojne Chłopaki, w którym na kod, na hasło TD macie kod rabatowy 0%, ale przynajmniej pewność, że solidnie was opierdolą. Zero to sporo. Dziękuję wam, mordy, wypierdalaj to jeszcze raz. Miał.